Cały świat został zelektryzowany informacjami napływającymi z Arabii Saudyjskiej z ostatniego weekendu. Doszło tam do ataku dronów na najważniejszą placówkę naftową w kraju i jednocześnie na świecie. Placówka ta zajmowała się przetwarzaniem ropy naftowej na poziomie ponad 5 milionów baryłek na dzień i cała ta produkcja została wstrzymana po atakach, do których przyznało się ugrupowanie Houthi pochodzące z Jemenu. W tym wypadku warto zwrócić uwagę na to, że ugrupowanie Houthi popierane jest przez Iran, co jeszcze bardziej komplikuje całą sprawę geopolityczną. W odpowiedzi na te ataki, które doprowadziły do szoku naftowego na świecie, który był jednocześnie największym jednorazowym szokiem naftowym w historii, ceny ropy naftowej wzrosły na otwarciu w nowym tygodniu o ponad 10%, natomiast ceny kontynuują wzrosty. W przypadku ropy WTI obserwujemy już poziomy 62 dolarów za baryłkę, natomiast w przypadku ropy Brent jest to już ponad 68 dolarów za baryłkę. W obu przypadkach brakuje jeszcze kilku dolarów do osiągnięcia tegorocznych szczytów z kwietnia tego roku. W przypadku ropy Brent jest to 75 dolarów za baryłkę. Natomiast kluczowe ze względu na perspektywy cen ropy naftowej jest to, kiedy Arabia Saudyjska przywróci produkcję do normalnego poziomu sprzed ataków. W tym momencie Arabia Saudyjska mówi już o tym, że udało się przywrócić część produkcji w placówkach. Niemniej wciąż 3 miliony baryłek jest nieprzywrócone i spekuluje się, że te 3 miliony baryłek może pozostać poza rynkiem do końca tego miesiąca lub dłużej. Te 3 miliony baryłek wydaje się dosyć sporą liczbą, biorąc pod uwagę to, że OPEC w tym momencie ma jedynie 1 milion baryłek wolnych mocy wytwórczych. Teoretycznie wobec tego jest szansa na to, że ceny ropy naftowej będą utrzymywały się na wysokim poziomie w najbliższych tygodniach. Niemniej w momencie, kiedy Arabia Saudyjska przywróci w pełni produkcję na poziom sprzed ataków, wtedy powinniśmy zauważyć presję spadkową.